jezioro jest miejscem życia wielu organizmów. Myśląc o jeziorze najczęściej i jego mieszkańcach, najczęściej mamy na myśli ryby. To jest pierwsza myśl, która przychodzi, ale w jeziorze mamy znacznie więcej różnych innych zwierząt, które zamieszkują nie tylko w toni wody, ale także przy jego dnie. W ogóle wszystkie organizmy, które żyją w zbiornikach wodnych, możemy podzielić, zależnie od tego, które pięterko zamieszkują, na takie grupy ekologiczne. W toni wody żyje taki tak zwany plankton, czyli takie maleńkie organizmy, które błąkają się w tej toni wody, nie mogą się przeciwstawić ruchom mas wody, fito i zooplankton. Przy brzegu żyją organizmy i przy dnie organizmy bentosowe. To są te, które pełzają po dnie albo są ukryte gdzieś w osadach dennych między ziarenkami piasku. Tuż przy samej linii brzegowej żyją organizmy wrotki, drobne niesienie. To jest tak zwany psammon. Bentos jest najbogatszy tuż przy brzegu, w strefie litoralowej, dlatego że jest tutaj największa ilość i światła, i roślinności, czyli mamy dużo miejsc do znalezienia sobie kryjówki, jest dużo pożywienia. Zobaczymy, kogo nam się dzisiaj udało tutaj wyłowić. Chruściki. Chruściki domkowe, ponieważ zbudowały sobie domki z bardzo różnych materiałów. Z piasku, widać jak się przemieszcza tutaj, z muszelek, z fragmentów roślin. Małże i mięczaki. Małżem, który jest jednym z bardziej pospolitych w naszych wodach, to jest racicznica zmienna, a mięczaki to jest żyworódka, zatoczek, błotniarka, pijawki. Tu się jedna skryła. Tu na kamieniu też mamy taką mniejszą pijawkę. I jeżeli chodzi o pierścienice, to także rureczniki. Tu są czyjeś jajeczka. Zobaczymy za jakiś czas, czy to będą chruściki, czy to będą inne owady. Bo jeżeli chodzi o owady, no to mamy tutaj larwy ważek. Tu mamy mniejszą, tu mamy nieco większą. Bardzo charakterystyczne, pływające w toni i się tak wyginające, to są larwy jętek. Mamy też wodopójkę, jednego z nielicznych przedstawicieli pajęczaków, które żyją w wodzie. Wodopójka jest roztoczem, czyli jest kuzynką naszego kleszcza niesławnego. Natomiast wodopójka w żaden sposób krzywdy nam nie zrobi. Ona pasożytuje i żywi się innymi organizmami wodnymi, pasożytuje na tych większych organizmach. To jest rak pręgowaty. Widać tutaj charakterystyczne pręgi na jego odwłoku. Rak pręgowaty jest gatunkiem inwazyjnym, to znaczy jest gatunkiem, który jest też obcy dla naszej fauny wód śródlądowych. To jest gatunek, który przywędrował, a w zasadzie został kiedyś dawno, ponad 100 lat temu sprowadzony z Ameryki Północnej. To jest gatunek, który niestety spowodował wyparcie naszego rodzimego gatunku raka szlachetnego. Tutaj domek chruścika. Chruściki to są owady, które zamieszkują w formie swojej larwalnej wodę, a owady dorosłe, przypominające trochę motyle nocne, czyli ćmy, mieszkają na lądzie. Larwy przypominają troszkę gąsienice, a ich ciało ukryte jest w domku, który budują sobie z różnych materiałów, z liści, kamyków, czy też fragmentów gałęzi. Pijawki należą do pierścienic, podobnie jak dżownice, które znamy z lądu, czyli mają ciało zbudowane z segmentów. Na obu końcach ciała, po stronie brzusznej, mają przyssawki.
inną grupą owadów, która zamieszkuje wodę, są chrząszcze. Chrząszcze wodne natomiast żyją w formie zarówno dorosłej, czyli imago, ale także w formie larwalnej. Widzimy tutaj kończyny trzeciej pary, które są zaopatrzone w takie gęste szczecinki. To są szczecinki pływne, które bardzo pomagają chrząszczom przy pływaniu. Topielica należy do pluskwiaków, do rodziny puszczycowatych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają pierwszą parę odnóży, wyglądającą trochę jak scyzorek, który służy do chwytania ofiar, no bo pluskwiaki są generalnie drapieżnikami. Piękne, różnobarwne ważki, które obserwujemy nad wodą, znaczną część swojego życia spędzają w mało atrakcyjnej postaci, w postaci larwalnej, która żyje w wodzie. Larwy ważek przed przeobrażeniem przestają pobierać pokarm. Wychodzą sobie gdzieś na rośliny nadwodne, czy jakieś krzewy, czy na gałęzie. Ma to zwykle miejsce wczesnym rankiem. Larwa wykonuje szereg takich gwałtownych ruchów w swoim oskórku i ten oskórek pęka na grzbiecie. Po pewnym czasie przez tą szczelinę wydostaje się postać dorosła. Jak widzieliście, do złapania, do pobrania bentosów wcale nie trzeba skomplikowanych urządzeń. Wystarczy sitko, wystarczy pojemnik i wiaderko i para kaloszy oczywiście. My jesteśmy na terenie Parku Narodowego, na terenie którego nie można wyławiać i poławiać różnych organizmów wodnych, bentosowych samodzielnie, ale mieszkacie gdzieś nad rzeką albo nad innym jeziorem, jeżeli nie jest to obszar chroniony, albo nad jakimś czasami stawem czy małym oczkiem. Zachęcam Was do tego, żeby samodzielnie zobaczyć, co żyje przy dnie.